Konkurs Ekogmina i Ekoprojekt to powrót do nagradzania tych, którzy działają na rzecz ochrony środowiska. Na uroczystej gali w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa poznaliśmy laureatów obydwu konkursów. W tym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oprócz gmin i samorządów wyróżnił także organizacje pozarządowe. Praktycznie 3 lata było przerwy, nie było organizowanego żadnego konkursu ze strony Wojewódzkiego Funduszu. Myśmy stwierdzili, że tradycja to jest rzecz ważna w Krakowie. Wobec tego chcieliśmy to kontynuować i mam nadzieję, że jak Rada Nadzorcza pozwoli, to szczęśliwie też przez następne lata będziemy kontynuować te tradycje. Najbardziej ekologiczną gminą w Małopolsce okazał się Kraków. A w odbiorze tej nagrody zapraszam pana prezydenta Jacka Majchrowskiego. Miasto otrzymało 200 tysięcy złotych, a prezydent Jacek Majchrowski podkreślił, że dobre rezultaty, jakie udało się osiągnąć, nie byłyby możliwe bez środków unijnych. Każdy projekt, począwszy od oczyszczalni, skończywszy na spalalni termicznej, którą umowę jutro podpisujemy, a autobusy i wszystkie te rzeczy związane z komunikacją miejską są dofinansowane właśnie ze środków unijnych. Jest nam bardzo miło, że działania Krakowa zostały zauważone i przede wszystkim docenione, bo to bardzo po pierwsze mobilizuje do pracy, a po drugie jakby utwierdza nas w przekonaniu, że droga, którą obraliśmy, jest słuszna i będziemy starali się realizować te zadania, które założyliśmy sobie w dalszym ciągu. Sukces Krakowa był także możliwy dzięki pracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. MPO zajmuje się odpadami i miło nam, że jesteśmy jakimś skromnym dodatkiem do tego, że nie psuliśmy jakby ogólnej oceny Krakowa, tylko że byliśmy jednym z elementów, który pozytywnie wpłynął na obraz całości. Drugie miejsce w konkursie jako gmina i czek na 100 tysięcy złotych otrzymała gmina Kęty. Dzięki nagrodzie jest doping do dalszej pracy i do kontynuacji tych działań, które faktycznie toczą się już od kilku lat. Na trzecim miejscu znalazła się Krynica Zdrój, która otrzymała nagrodę w wysokości 70 tysięcy złotych. Krynica Zdrój i brawa! Gdyby nie środowisko, które chronimy, to uzdrowisko by po prostu nie mogło funkcjonować, uzdrowisko Krynica Zdrój. A zatem my chronimy środowisko po to, żeby uzdrowisko przetrwało dla wielu, wielu jeszcze pokoleń i będziemy to dalej robić. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wyróżnił także projekt ekologiczny Energia z Kosza, realizowany przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. Staramy się właśnie nie przekazywać jakiejś naukowej teorii, że tam zbawimy świat, że będziemy zrównoważony rozwój kreować i tak dalej. To do młodzieży nie trafia. Staramy się przekazywać wiedzę praktyczną. To jest jedna rzecz, warsztaty. A po warsztatach mamy zajęcia terenowe. Zajęcia terenowe właśnie w tych wszystkich miejscach, które wymieniałem, składowisko, sortownia, lamusownia, elektrociepłownia, czy jak robimy projekty o wodzie, to także oczyszczalnie ścieków czy stacje uzdatne na wodę. Każde zgłoszenie było oceniane przez komisję konkursową, a kryteria oceny były jak najbardziej obiektywne. Każdy wskaźnik miał określoną wartość matematyczną. Było podkreślone w tym momencie te wartości, były przeliczone i każdy wniosek był oceniony pod względem jakby punktacji matematycznej. Konkursy jako gmina i jako projekt to ważny impuls dla tych, którzy ochronę środowiska traktują priorytetowo. Taka impreza nie tylko pokazuje te najlepsze gminy, pokazuje, że można przez swoją inicjatywę gdzieś tam zostać docenionym, ale jest to również taki sygnał, że warto się starać. Jest to gama osiągnięć i gama działań od edukacji ekologicznej poczynając, po wielkie inwestycje, które sprzyjają właśnie środowisku, czyli temu, żebyśmy żyli w czystym środowisku, nieskażonym powietrzu, żebyśmy pili czystą wodę i żebyśmy podziwiali piękno natury, różnorodność natury małopolskiej. Gala to także wstęp do obchodów 20-lecia funkcjonowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Takie edukowanie społeczeństwa, co można w środowisku zrobić, przy okazji tego rodzaju imprez jest bardzo istotne. Także zbliżamy się do 20-lecia funduszu. W przyszłym roku mija 20 lat funkcjonowania funduszu i efekty jego działalności mierzone nie tylko takimi konkursami, ale również finansowaniem inwestycji infrastrukturalnych są na
naprawdę imponujące. Ja myślę, że po tym, co dzisiaj zobaczyliśmy, to cała Polska powinna nam zazdrościć, że mamy takie gminy z inicjatywą tak wielką i że mamy fantastyczne organizacje pozarządowe działające na terenie Małopolski, które naprawdę mają wielką inicjatywę. W ramach konkursu fundusz ocenił działania gmin w zakresie ochrony środowiska oraz projekty edukacji ekologicznej zrealizowane przez organizacje pozarządowe w okresie od 1 stycznia 2009 do 30 czerwca 2012 roku. Skutecznie wspieramy działania na rzecz ochrony środowiska w Małopolsce.